Przepraszam za najście, ale dosłownie trzęsę się z oburzenia. Muszę się z panami... A gdzie przyjaciel? Przyjaciel wyszedł na chwileczkę. Aha, wyszedł na chwileczkę. W takim razie muszę z panem się podzielić. Może mnie to uspokoi. Wie pan, ilekroć bowiem dowiaduje się, jak bezwzględnie cudzoziemcy obchodzą się z naszymi rodaczkami. A znów się obeszli? Tak, znów jeden obszedł się nieludzko, proszę pana. I do tego Portugalczyk. Niech pan sobie wystaje. Opowiedz panu, moje dziecko, jak to było. Ciało zawiódł śmiało na Frascati. Tam, gdy z radia płynął walczyk, wykorzystał Portugalczyk mnie ze szczętem. Kto? Vincente Osculati. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, powiedział mnie twardo, że nie zaplaci. Tak bezlitośnie tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew pojął z drzew na Frascati. Osculati, Osculati. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wyszedł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. Osculati, Osculati. Portugalczyku, jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szept z tobą szedł słów jak liści, nie ujści, nie ujści. Groszem się nie liczy, jakby nie miałby pożyczył. Dla rodzinki upominki tańsze zabrał, by odłożył to i owo na książeczkę docelowo. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, Polak by nie mówił, że nie zapłaci. Ach, Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew powiał z drzew na Frascati. Osculati, Osculati. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wyszedł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. Osculati, Osculati. Portugalczyku, jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szept z tobą szedł słów jak liści, nie ujści, nie ujści. Ja naprawdę tak serdecznie... Chodź, moje dziecko, poczekaj chwileczkę. Ja naprawdę... No i cóż panu na to? Tak serdecznie panu współczuję, że proszę pana, ci Portugalczycy to naprawdę już do czego oni dochodzą. A te kwiatki to dla niej, prawda? Dla ofiary. Nie, proszę pana, dla Stefy.